Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj chcę z Tobą porozmawiać o takim zjawisku, jakim jest samospełniająca się przepowiednia. I przede wszystkim na początek chcę Ci powiedzieć, że to, że czasem mówimy w języku potocznym samospełniająca się przepowiednia, używamy tego określenia, być może się z nim spotkałeś, być może nie, ale ono trochę jest takie, powiedziałabym, samo się wyjaśnia. Od razu wiemy, czy domyślamy się, o co chodzi, ale to nie jest tak, że my sobie tak mówimy. Tak jak mówimy sobie, że pozytywne myślenie działa i wszystko się dzieje po twojej myśli, bo nie do końca tak jest. Podobnie z samospełniającą się przepowiednią, że to nie jest to, co chcę ci powiedzieć, to samospełniająca się przepowiednia to nie jest tylko i wyłącznie takie ludzkie gadanie. To chcę przekazać. I przede wszystkim dzisiaj chcę ci powiedzieć króciutko, czym naprawdę jest samospełniająca się przepowiednia i jak to wygląda na faktach od strony psychologicznej, od strony badań. Chcę ci pokazać, że to jest coś bardzo konkretnego, a po drugie, chcę ci też powiedzieć, dlaczego cię to obchodzi. Dlaczego to nie jest tak, że na ciebie to nie działa, albo że nie ma to dla ciebie znaczenia i to są tylko jakieś tam teoretyczne rozważania. Więc zaczynając od początku, samospełniająca się przepowiednia nie jest tylko i wyłącznie ludzkim gadaniem, jest po prostu zjawiskiem psychologicznym. I to jest zjawisko psychologiczne, o którym przeczytasz w książkach psychologicznych i które zostało odkryte w latach 60. ubiegłego wieku przez parę badaczy, którzy, ja opowiem o tym eksperymencie, bo to jest bardzo ciekawy eksperyment. Para psychologów przeprowadziła taki eksperyment w klasie szkolnej. Polegał on na tym, że na początku roku szkolnego badacze zrobili testy dzieciom. I na podstawie tych testów badacze określili, że ta grupa dzieci to są dzieci, które są najbardziej inteligentne i mają taki potencjał, że będą się najszybciej rozwijać. To jest grupa dzieci, o których nic nie możemy powiedzieć. I trzecia grupa dzieci to są dzieci, które prawdopodobnie będą sprawiały trudności albo mają po prostu niższe wskaźniki inteligencji i będą się wolniej rozwijać. To powiedzieli badacze. I co się okazało, kiedy ci sami badacze na koniec roku szkolnego przyszli do klasy i ponownie zbadali te dzieci, okazało się, że dzieci z tej grupy, która została określona jako dzieci rokujące, dzieci bardziej inteligentne od pozostałych, czy takie, które mają potencjał, żeby się rozwijać, okazało się, że rzeczywiście te dzieci się najbardziej rozwinęły. I to było istotne statystycznie. Natomiast dzieci z tych pozostałych dwóch grup nie miały aż takiego progresu, i wręcz dzieci z tej grupy, co do której było oczekiwanie, że nie będą się tak dobrze rozwijać, rozwinęły się najmniej. Ale nie byłoby w tym nic dziwnego, teoretycznie, gdyby nie to, że przydział do każdego z dzieci, do każdej z tych trzech grup na początku roku szkolnego był przypadkowy. To nie był wynikiem żadnego testu i żaden test na to nie wskazywał, że to dziecko będzie się rozwijało szybciej, a to dziecko będzie się rozwijało wolniej. To, że dziecko znalazło się w grupie A, B czy C, było czysto przypadkowe. Oczywiście wyniki tego eksperymentu były wyjaśnione. Myślę, że tak się zastanawiam teraz, czy dzisiaj którykolwiek psycholog by się odważył na przeprowadzenie takiego eksperymentu, czy nie byłoby dyskusji o jego etyczności. Ale to nie jest dyskusja na dzisiaj. Natomiast co dla nas z tego wynika? Od nazwiska jednego z tych badaczy ten efekt nazwano efektem Rosenthala. Co z niego wynika? Chodzi o to, że kiedy nauczyciel miał oczekiwanie, że to dziecko jest bardziej inteligentne, że to dziecko będzie szybciej się uczyło, szybciej poznawało nowe wiadomości, to automatycznie nauczyciel poświęcał więcej uwagi. Kiedy dziecku coś nie wyszło, to tłumaczył to w ten sposób, że a może trzeba mu lepiej wytłumaczyć, czyli tłumaczył jeszcze raz i tak dalej, i tak dalej. Co się stało? To, co jakby
Dziecko zrealizowało to, czego oczekiwał nauczyciel. I teraz ten efekt bywa nazywany, od tamtej pory przeprowadzono jeszcze wiele kolejnych badań i wiemy, doskonale wiemy, że taki efekt po prostu występuje. Nazywamy go efektem Pigmaliona albo efektem Rosenthala. Możesz się z tym spotkać, nie wiem, czy w ogóle czytujesz jakiekolwiek fachowe książki czy czasopisma psychologiczne, ale możesz się spotkać z takim określeniem i to jest właśnie to, co nazywamy potocznie samospełniającą się przepowiednią. Efekt Rosenthala i efekt Pigmaliona, bo to są jakby dwie strony tego, z tej samej monety, polegają na tym, że kiedy ja wiem, że ode mnie się oczekuje, że będę, nie wiem, wybitna, albo że jestem piękna, albo że będę się zachowywała w określony sposób, to najprawdopodobniej ja będę starała się dorosnąć do tych oczekiwań. To jest jedna strona tego efektu, ale druga strona tego efektu jest taka, że jeżeli ktoś, jeszcze o jednym przykładzie ci powiem z życia, jeżeli ktoś, nie wiem, mój nauczyciel, czy mentor, czy ktoś, z kim ja pracuję, czy mój szef na przykład, o, to jest dobry przykład z szefem, bo myślę, że wszyscy znamy z życia zawodowego, albo większość z nas z życia zawodowego zna taką sytuację, kiedy szef uważa, że pracownicy są leniwi, głupi i niesamodzielni, to oni zwykle tacy są. I to wcale nie oznacza, że ci ludzie tacy są. Nie, to oznacza, że na przykład ten szef automatycznie w taki sposób traktuje tych swoich pracowników, nie daje im samodzielności, nie ufa im, kontroluje na każdym kroku i ci ludzie faktycznie, wiesz, jeżeli ktoś mnie kontroluje na każdym kroku i każda moja inicjatywa jest natychmiast zabijana, bo szef wie lepiej, to ja nie będę przejawiać żadnej inicjatywy. W trosce o mój własny święty spokój po prostu będę robić to, co mi każą i albo szybko ucieknę z tej firmy. I to jest ewidentnie samospełniająca się przepowiednia, którą sami sobie robimy w naszych własnych firmach. Powiem ci jeszcze, zanim przejdziemy do biznesu, bo tu tak sam mi się nasunął ten przykład z pracownikami, ale zanim przejdziemy do biznesu, jeszcze jeden, jakby chcę o jednym fakcie ci powiedzieć, albo bardziej przypomnieć. Bo to jest rzecz, z którą szczególnie w ostatnim czasie widzimy i stykamy się, możemy przeczytać w gazetach, możemy przeczytać w internecie, w informacjach o tym, że testowano nowy lek, że testowano jakąś szczepionkę, że jakiekolwiek badania medyczne były robione. Możesz spotkać się po pierwsze z określeniem placebo i myślę, że placebo jest już takim popularnym określeniem, które wszyscy mniej więcej rozumieją. Placebo jest to taka sytuacja, kiedy bierzesz coś, co nie jest lekiem i to ci pomaga tak, jakby było lekiem. I efekty medyczne są takie, jakbyś wziął lek. Na tym polega efekt placebo, czyli sama twoja wiara w to, czy przekonanie o tym, że ta pastylka biała, która wygląda jak lek, ci pomoże, może spowodować, że ona ci faktycznie pomoże, mimo że to była pastylka, nie wiem, cukru czy czegoś, jakiejś nieszkodliwej substancji i absolutnie nie była, chemicznie nie była lekiem. I to jest efekt placebo, ale wracam do tego, o czym ci chcę powiedzieć. Może gdzieś się zetknąłeś z tym, że kiedy słyszysz czy czytasz o testowaniu nowych leków, o testowaniu szczepionek, dużo się o tym w ostatnim czasie słyszało, to w badaniach była stosowana podwójna ślepa próba. I każdy wie, co to znaczy. Więc ja ci powiem, podwójna ślepa próba polega na tym, że nie tylko kiedy bada się skuteczność jakiegoś leku, to pacjenci, którzy go dostają w tych badaniach już klinicznych, nie wiedzą, pacjent nie wie, czy on dostaje lek czy placebo, właśnie po to, żeby jego oczekiwanie, jego nastawienie nie wpływało na wyniki badań, na wyniki testów, które są przeprowadzane, bo my chcemy wiedzieć, czy ten lek obiektywnie działa, a nie czy zadziałał, bo pacjent tak bardzo uwierzył w to, że zadziała. Nie? Więc to jest ślepa próba. Polega na tym, że pacjent nie ma pojęcia, czy dostaje lek, czy placebo przy badaniach klinicznych różnych leków i szczepionek. Ale żeby badania były naprawdę wiarygodne i uznane naukowo, to już od dawna, dawna, dawna na całym świecie stosuje się podwójną ślepą próbę, która polega na tym,
że ani pacjent, ani personel, któremu podaje ten lek, czyli ta pielęgniarka, która tam wkłuwa tą szczepionkę czy lekarstwo, czy podaje tabletkę, nie ma znaczenia, ona też nie wie, czy ten akurat pacjent dostaje lek, czy ten akurat pacjent dostaje placebo. Dlaczego? Dlatego, że już dawno zauważono, że nawet to, że personel medyczny wie, co mi podaje, może spowodować zaburzenie wyników badań. Podwójna ślepa próba oznacza, że ani ja nie wiem, gdybym ja była tym królikiem doświadczalnym i załóżmy, że na mnie testują ten lek, ani ta pielęgniarka czy lekarz, ktokolwiek mi podaje, oni mają tylko oznaczenia numeryczne i ta pielęgniarka czy lekarz, który mi podaje ten lek, też nie wie, czy ja dostaję lek czy placebo. I dopiero wtedy badania są wiarygodne. Dopiero wtedy możemy zmierzyć, czy faktycznie na poziomie, wiesz, medycznym, biologicznym, chemicznym ten lek zadziałał. Pomyśl sobie z tej strony, czym to jest, jeżeli nie samospełniającą się przepowiednią? I oczywiście określenie samospełniająca się przepowiednia brzmi tak, jakby to powiedzieć, tak trywialnie, tak? Tak potocznie. No jest to takie określenie, które każdy na ulicy zrozumie, nie musi być do tego psychologiem, naukowcem i wiedzieć o tych wszystkich zależnościach, o których ja tobie opowiedziałam. Ale ja ci o tym opowiadam po to, żebyś zdała sobie sprawę, czy zdał sobie sprawę, że to nie jest banał. To nie jest jakiś wymysł, o którym ja ci to mówię, tylko to jest po prostu rzetelna naukowa wiedza. Ludzie, którzy się tym zajmują, wiedzą doskonale, że tak jest. Już nieważne, jakie mechanizmy tym rządzą, bo będę mówiła kilka godzin, jeżeli zacznę je tłumaczyć, ale chcę cię po prostu przekonać, że to naprawdę jest i to naprawdę działa. Mało tego, bardzo ciekawą rzecz też zauważono, że samospełniająca się przepowiednia działa, jakby to powiedzieć, działa silniej, tak? Czyli jest bardziej widoczna, kiedy my dostajemy tą informację, w którą uwierzymy, dostajemy od kogoś, kogo uważamy za autorytet. Czyli na przykład, tak jak było w sytuacji tego eksperymentu z dziećmi w klasie szkolnej, to byli badacze, wiesz, naukowcy przyszli do szkoły, przeprowadzili testy, na podstawie testów coś powiedzieli, no to autorytet powiedział. Czyli ci nauczyciele i te dzieciaki były bardziej skłonne, żeby w to uwierzyć. Podobnie się dzieje, wiesz, kiedy mamy sytuację, testy kliniczne leku i to lekarz wie, czy mówi, czy to lekarz wie, czy zachowuje się trochę inaczej, bo on wie, że ty dostajesz lek, a u drugiego pacjenta to lekarz wie, że dostajesz placebo. Tym mocniej wtedy działa ten efekt Rosenthala czy Pigmaliona, jakkolwiek go nazwiemy. Bo tak jak mówię, te dwie nazwy, nie chcę wchodzić w niuanse, one dotyczą jakby dwóch stron tej samej monety, chodzi o to samo. Na takim poziomie, na jakim my tego tutaj potrzebujemy. I to ci chcę powiedzieć. I teraz wracamy tu i teraz, dzisiaj do naszej sytuacji w naszych biznesach, bo ja tutaj głównie mówię o biznesach i o tym, jak to się przekłada na twój biznes. Sam efekt samospełniającej się przepowiedni jest mega ciekawy i działa w każdej dziedzinie twojego życia. I możesz sobie to obserwować. Ale ja chcę wrócić do tego, co mamy dzisiaj i co się dzieje, na przykład, co się dzieje w gospodarce. I ja gdzieś czytałam takie badania, chyba na jakimś portalu informacyjnym, że w ostatnim czasie zbadano, że bardzo pogorszyły się nastroje Polaków, że jesteśmy nastawieni bardziej pesymistycznie, że jesteśmy, że w ogóle odczuwamy pogorszenie nastroju, boimy się bardziej i tak dalej. I teraz spróbujmy to sobie rozłożyć na czynniki pierwsze. Po pierwsze, co się dzieje? Mamy czas, jaki mamy, to znaczy w tej chwili jest Anno Domini 2021, mamy szalejącą pandemię koronawirusa, mamy niepokojące, cały czas dostajemy niepokojące komunikaty od lekarzy, którzy się wypowiadają w mediach. Mamy bardzo w zasadzie niepewne prognozy, jeżeli chodzi o gospodarkę. Mamy informacje w prasie, w radiu, w gazetach i w internecie o tym, jak źle się dzieje przedsiębiorcom, o tym, że są już na skraju przetrwania. Co to wszystko robi?
Pomyśl o tym, co przed chwilą mówiłam o autorytecie. Czytamy w gazetach, słuchamy, jak wypowiadają się lekarze, jak wypowiadają się przedstawiciele rządu, czytamy, słuchamy w telewizji o tym, że jest źle. O czym jesteśmy przekonani, jakie są nasze oczekiwania, że jest źle, że będzie źle. Co się zadzieje, jeżeli zadziała samospełniająca się przepowiednia? No nakręcimy taką, wiesz, takie po prostu samospełniające się proroctwo. I teraz o czym chcę ci powiedzieć, że spójrz na to, ja przygotowywałam ostatnio taką prezentację, którą pewnie gdzieś znajdziesz, znaczy prezentację znajdziesz na moim kanale SlideShare, i tam jest cała prezentacja o mentalności braku i tam między innymi jest taki jeden slajd, na którym to pokazywałam, że spójrz na to w ten sposób, że tu działa mechanizm samospełniającej się przepowiedni, czyli taki mechanizm, który polega na tym, że kiedy mam przekonanie, że coś będzie jakieś, to zupełnie nieświadomie, my tego nie robimy świadomie, ale zupełnie nieświadomie będę tak działała, takie decyzje podejmowała, że to rzeczywiście raczej stanie się takie, jak przewidywałam, że będzie, nie? A z drugiej strony spójrz na to jak na takie sprzężenie zwrotne, takie koło, które samo się napędza. Z drugiej strony mamy negatywne oczekiwania, przekonanie o tym, że jest źle w gospodarce, że wszystko idzie w kiepskim kierunku, że będzie bezrobocie, będzie to, będzie tamto, że trzeba oszczędzać, trzeba uważać i tak dalej. Czyli nakręcamy nasze koło samospełniającej się przepowiedni. Jeżeli my zadziałamy odruchowo, podświadomie, zaraz powiem, co zrobić, żeby to odkręcić, czy możesz w ogóle coś zrobić. Jeżeli działamy odruchowo, podświadomie, to co będziemy robić? Będziemy kurczyć nasze biznesy, kurczyć w tym sensie, nie ma chyba takiego słowa, ale w tym sensie, że będziemy jak gdyby przechodzić w taką skurczoną formę, to znaczy oszczędzać pieniądze, może muszę zwolnić ludzi, może muszę, nie będę robić tej inwestycji, bo trzeba uważać. Będziesz inaczej podejmować decyzje, bo masz głowę napełnioną tym, że nie, zaraz to wszystko, nawet jeżeli idzie dobrze w twoim biznesie albo względnie dobrze, to masz głowę napełnioną tym, że za chwilę może się wszystko posypać. Więc pewnych decyzji nie podejmiesz, pewnych działań nie podejmiesz. I co? I za rok będziesz w gorszej sytuacji prawdopodobnie albo nie, nie wiem, ale wiesz, jeżeli zadziała ta samospełniająca przepowiednia, to może się tak stać, że za rok czy za pół roku rzeczywiście będziesz w gorszej sytuacji. Rzeczywiście pozwalniasz ludzi, zaczniesz na wszystkim oszczędzać i rzeczywiście sprzedaż zacznie gorzej iść. Tak już przechodząc kompletnie do konkretu, tak? Obetniesz budżet na marketing, bo przecież trzeba oszczędzać. No i sprzedaż spadnie, dlatego że w marketing inwestujesz mniej. I co to będzie? Dla ciebie to będzie potwierdzenie, że tak, miałem rację, rzeczywiście jest gorzej. Czyli jeszcze bardziej nakręcasz tą spiralę. No właśnie, no to skoro rzeczywiście jest tak źle, no to trzeba się jeszcze bardziej bać. I jeszcze bardziej uważać. I jeszcze bardziej kurczyć swój biznes. Nie mówię, że u ciebie nie ma obiektywnych przyczyn, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, ale mówię tylko o tym, że mechanizm psychologiczny to jest taki mechanizm, który działa na każdego z nas. I zwróć uwagę, czy on nie zachodzi u ciebie. I to jest jeden przykład z kryzysem. Drugi przykład, jak ta samospełniająca się przepowiednia wpływa na twój biznes, no to jest to, o czym też już mówiłam. I to po prostu się powtarza, jak... No po prostu ja nieustannie to obserwuję, to znaczy wpływ twoich oczekiwań na to, jaki masz zespół, jakich masz pracowników. Naprawdę. I na przykład z jakimi ludźmi współpracujesz, albo z jakimi klientami współpracujesz, to też jest świetne. W sensie świetne jest dla mnie i takie naprawdę intrygujące obserwować to, jak to działa w praktyce. Dlatego, że bardzo często jest tak, że kiedy ty masz w głowie takie przekonanie, że wszyscy wokół próbują cię oszukać, albo że klienci są nieznośni, to rzeczywiście będziesz trafiać na takich klientów. Czy tacy klienci są? Być może są. Prawdopodobnie ludzie są bardzo różni. Tylko zastanawiające jest to, dlaczego działa taki mechanizm, że ty trafiasz akurat na takich. A ktoś, kto prowadzi swój biznes obok ciebie, mówi, ale ja mam wspaniałych klientów, ale mam wspaniały zespół. No normalnie Dream Team, zespół marzeń, robią wszystko to, co potrzebuję, czytają mi w myślach.
Dlaczego? Nie dlatego, że znaczy, zaczyna się od tego, że być może inaczej sobie dobiera tych klientów i inaczej sobie dobiera ludzi do zespołu, ale prawdopodobnie też jest tak, że jak już masz jakiś zespół ludzi, czy trafi do ciebie jakiś klient, to trochę inaczej się zachowujesz. I to czasem mogą być naprawdę takie niuanse, takie nieświadome sytuacje, kiedy tu coś skontrolujesz, tam pozwolisz naruszyć swoje granice. Ostatnio z kimś dyskutowałam właśnie na temat pozwalania na naruszanie moich własnych granic. I później mam takie przekonanie, że klienci ciągle naruszają moje granice. Nie wiem, dzwonią do mnie wieczorami albo w weekendy, ciągle mają pretensje. Ale tak naprawdę to częściowo, przynajmniej w 50%, ja odpowiadam za to, że ja na to pozwoliłam. Że wtedy, kiedy klient zadzwonił o godzinie 20 wieczorem, to ja ten telefon odebrałam. Odebrałam raz, drugi, trzeci, więc co się dziwić, że klient jest przyzwyczajony, że ja o takiej godzinie telefony odbieram. Spójrz na to z tej strony. Czyli tu już wchodzę w szczegóły i pokazuję ci, jak to działa w praktyce, ale to pokazuje, że jeżeli ja mam takie przekonanie, że klienci tego chcą, tego oczekują, to będę zachowywała się zgodnie z tym i coraz bardziej tego rodzaju będę miała odczucia, że będzie mi się potwierdzało, że faktycznie tak jest. Jest jeszcze jeden aspekt tego, tej samospełniającej się przepowiedni, który jest mega ważny. Trochę już zaczynam mówić o tym, jak zacząć osiągać, wykorzystać tą samospełniającą się przepowiednię do tego, żeby osiągać lepsze rezultaty. Ano w ten sposób, że tak naprawdę spróbuj sobie wyobrazić, że to jest takie sprzężenie zwrotne, czyli jedno napędza drugie. Co możesz zacząć robić? Możesz zacząć napędzać tą samospełniającą się przepowiednię w drugą stronę. Czyli kiedy ja oczekuję, że tak, są trudne czasy, jest kryzys, ale na pewno sobie jakoś poradzę, ale ten kryzys może być dla mnie okazją do rozwinięcia jakiegoś segmentu, jeżeli tylko zadziałam szybko, to wtedy będę bardziej skłonna i nie chodzi mi tutaj o brawurę, nie chodzi mi tutaj o nieostrożne działania, ale będę bardziej otwarta na poszukiwanie czy wyłapywanie na przykład jakiejś okazji, że o, tutaj jest jakaś nisza, w której mogłabym z niewielkim ryzykiem sprawdzić, czy to zadziała. I a nuż się okaże, że zadziała. I otwieram sobie szansę na pozytywną, samospełniającą się przepowiednię. Podobnie jest z pracownikami, z klientami, już nie chcę się nad tym rozwodzić, ale dokładnie tak to działa. Kiedy ja zakładam, że ludzie mają ogromny potencjał, zakładam, że ludzie chcą dobrze pracować, to ja do nich idę, do mojego zespołu i mówię, słuchajcie, potrzebuję ABCD, co możemy zrobić, żebyście mogli pracować dla mnie lepiej. Jak ja mogę wam pomóc, żebyście wy to osiągnęli, okej? Nie umiesz tego robić dzisiaj? Dobrze, to jak mogę ci pomóc, żebyś się nauczył? Zupełnie inne mam podejście do ludzi i oni odpowiadają na to. Tak to działa. Ale, i to jest absolutnie najważniejsze w tym wszystkim, spróbuj sobie wyobrazić, albo zastanawiam się, z której strony ci to powiedzieć. Pomyśl sobie o tym, jak rozwija się twoja firma i jak ma szansę rozwinąć się twoja firma, kiedy ty myślisz, że cały czas wszystko idzie źle, na pewno nic mi się nie uda i to są myśli, które może nieświadomie, ale gdzieś tam w podświadomości albo w tyle głowy gdzieś tam cały czas, albo wszyscy wokół ci powtarzają, że nie, prowadzenie własnej firmy to orka i cały czas jakby sączy ci się ta myśl do głowy, to daleko nie zajdziesz. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, żeby koniecznie ci powiedzieć, ale powiedz mi, czy możliwe jest osiągnięcie przez ciebie czegokolwiek, jeżeli nie potrafisz wcześniej sobie tego wyobrazić, że to jest realne? Czy możliwe byłoby prowadzenie przez ciebie swojej własnej firmy, gdybyś wcześniej nie miał takiego wyobrażenia, że nie, no biznes jest dla ludzi, tyle ludzi prowadzi firmy, więc ja chyba też mogę założyć swoją firmę i dlaczego miałoby się nie udać? Na pewno się uda. To też jest to pozytywne sprzężenie zwrotne. Ta pozytywna, samospełniająca się przepowiednia.
Oczywiście, że każdy zakładając swoją firmę pewnie miał jakieś lęki i obawy. No myślę, że są tacy, którzy ich nie mają, ale są nieliczni. Większość ludzi ma lęki, obawy, a co się, całą listę w głowie, co może się nie udać, co może pójść nie tak. Oczywiście, ale mimo tych obaw miałeś jakieś takie przekonanie, taką wiarę, że warto, że trzeba, że to ma szansę się udać. I otwierasz swoją firmę. I teraz to było kiedyś tam, kiedy tą firmę otwierałeś, ale pomyśl, cały czas jesteśmy w takim miejscu. Cały czas, żeby na przykład, żeby moja firma rozwinęła się i stała się 10 razy większa, to ja najpierw w mojej głowie musi się to pomieścić, że to jest możliwe i realne. Najpierw ja muszę sama siebie przekonać, że tak, moja firma jak najbardziej ma szansę być 10 razy większa, jak najbardziej to jest do zrobienia, ależ oczywiście, że idę w tym kierunku i rozglądam się, co mogę zrobić, żeby pójść w tym kierunku. Oczywiście pójść ostrożnie, bezpiecznie. To nie o to chodzi, żeby ryzykować i skakać z mostu, ale chodzi o to, że ja w ogóle dopuszczam taką możliwość, więc zaczynam rozglądać się za możliwościami. A teraz, kiedy ja w ogóle mi się to nie mieści w głowie, żeby moja firma była taka duża, nie, nie, ja bym tego nie udźwignęła, nie, gdzie ja do takiej dużej firmy, nie, ja tu do końca życia będę dziubać i zawijać w te sreberka, no to nie ma takiej szansy, żeby moja firma się rozwinęła, no sama z siebie się nie rozwinie i to jest właśnie samospełniająca się przepowiednia. I jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy. Trochę na marginesie tego, o czym dzisiaj mówię, ale zastanawiałam się ostatnio nad takim tematem, dlatego że piszę serię nowych artykułów na mój blog o mentoringu biznesowym i zastanawiałam się nad tym, czy potrafiłabym ci podpowiedzieć, jak wybrać mentora, tak? To znaczy, czy po czym poznać, że warto pracować z tym mentorem, czy z tym coachem, czy trenerem, cokolwiek, kogokolwiek szukasz. I to jest jedna z rzeczy, która mi przychodzi też do głowy. Niekoniecznie jakby. Ja wiem, że to jest ważne, żeby ten mentor, czy trener, czy coach miał rezultaty, albo swoje osiągnięcia, albo coś takiego. Ale powiem ci, że ważniejsze dla mnie, bo ja też pracuję z mentorami, też według jakiegoś klucza ich wybieram, i najważniejsze dla mnie jest to, kiedy mentor we mnie dostrzega potencjał, którego nawet ja nie widzę. To jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Ja mogę, i jeszcze w mojej głowie może się nie mieścić, że ja mogę być kimś takim, ale mój mentor już to widzi i on mi mówi: tak, dasz radę. I on mi mówi, jakby w pewnym sensie bym powiedziała mentalnie, bo też energetycznie, ale też mentalnie. On mnie ciągnie na ten wyższy poziom, bo on już wierzy, jego przepowiednia jest taka, że ja tam mogę wejść. I to jest dla mnie dobry mentor. Teraz mówię o moich własnych doświadczeniach i moich własnych kryteriach, ale gdybym miała komuś innemu cokolwiek mądrego doradzić, to powiedziałabym też o tym. I zobacz, co my tutaj robimy. My nie tylko odwracamy tą samospełniającą, znaczy wykorzystujemy tą samospełniającą się przepowiednię. Wykorzystujemy ją na swoją korzyść, ale jeszcze zaprzęgamy tego kogoś, komu płacimy za to. Wybieramy kogoś, kto nam pomaga uwierzyć, pomaga jakby mnie pomaga stać się lepszą wersją mnie, jak to pięknie się mówi w rozwoju osobistym. Czyli najpierw, często to się zdarza, mnie się to też zdarza czasem chyba z moimi klientami, że ja widzę już potencjał tej osoby, do którego ona może dotrzeć już za chwilę, i nawet jeśli ona jeszcze tego nie widzi, albo nie docenia sama tego, co osiągnęła, albo swoich umiejętności, swoich zasobów, ale ja już to widzę i dzięki temu mogę tą osobę tam zaprowadzić, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, kiedy idziesz do mentora i on tak, no jest źle, no, nie no zastanówmy się, jak możesz przetrwać. To on ci nie pomoże. On ci pomoże przetrwać. Myślę, że to się może udać, ale nic więcej. Nie zaprowadzi cię gdzieś, gdzie twoja głowa nie mieści, że można tam być. I jego głowa nie mieści, że można tam być. Więc niezależnie od tego, czy wykorzystujesz jakby kogoś do pomocy, to znaczy korzystasz z pomocy kogoś, kto cię prowadzi,
możesz go nazywać mentorem albo dowolnym innym słowem, to nie ma znaczenia, ale jakby to może być kolega, partner, z którym razem się windujecie. Jeżeli żadnemu z was nie mieści się w głowie, macie przekonanie, że coś się nie uda, to się nie uda. No, po prostu nie ma możliwości, żeby się udało, bo na każdym kroku będziecie jakby ucinać te wszystkie potencjalne. Nie będzie, po pierwsze, to tak działa nasz ludzki mózg. Ja nie chcę tutaj robić wykładu z psychologii, ale w pewnym sensie tak działa nasz ludzki mózg, że kiedy ja się nastawię na szukanie okazji, to będę widzieć okazję. Kiedy ja się nastawię na to, że są wokół zagrożenia, to będę widzieć tylko zagrożenia. Przypomniało mi się takie powiedzenie, nie pamiętam, czy ono jest buddyjskie, czy nie, ale w każdym razie jest takie powiedzenie, że złodziej, kiedy spotka świętego, to i tak będzie widział tylko kieszenie. Czytaj, które można okraść. Czyli, bo złodziej jest na to nastawiony. I tak to działa. Więc jeżeli ja jestem nastawiona na to, że to jest możliwe, że rozwój mojej firmy, niezależnie od tego, co się dzieje na rynku, jest możliwy i na przykład spektakularny rozwój, albo jest możliwe, że ja coś osiągnę, jest możliwe, że jeszcze się nauczę 5 języków, to ja wtedy będę robić wszystko, żeby to zrobić i ja się nauczę tych 5 języków. Ale jak ja mówię, nie, to nie dla mnie, ja nie mam głowy do języków i tak dalej, no to nie ma szans. Rozumiesz? Widzę, że już czytam wasze komentarze już. Ania pisałaś, tak to prawda. Niedawno tłumaczyłam to samo koleżance. Super. Aby osiągnąć to, co się chce, trzeba myśleć pozytywnie i samemu sobie wyobrazić przyszłość. Właśnie ja mam trochę zastrzeżenie do określenia myśleć pozytywnie, bo wielu ludzi rozumie je płytko. Mogę rozwinąć ten temat. Samo określenie myśleć pozytywnie wielu ludzi rozumie płytko, w tym sensie, że jeżeli w środku mi się wszystko skręca, ale sobie w kółko powtarzam, że będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, to nie zadziała. Ech, niestety tak jest. To nie zadziała. I mam nadzieję, że macie tego świadomość, że samo powtarzanie sobie nie zadziała. Ja jakiś czas temu wrzucałam gdzieś tutaj rysunek takiej góry lodowej. Nasza głowa działa trochę jak taka góra lodowa. Te nasze świadome myśli, to, że my sobie coś powtarzamy, to jest ten wierzchołek góry lodowej, który wystaje nad wodę. To jest nasza świadomość. Ale dobrze wiesz, że cała większość tej góry lodowej jest schowana pod wodą i to jest nasza podświadomość. I tak naprawdę to, co my w głębi siebie wiemy, czujemy, myślimy, decyduje o tym, co będzie u góry. I dlatego mówię, że zależy, jak się rozumie pozytywne myślenie. Tak, właśnie na tym polega pozytywne myślenie, ale jeżeli to pozytywne myślenie polega na tym, że mnie skręca ze strachu i tak naprawdę ktoś, kto jest mądry albo potrafi to widzieć, z boku patrzy i widzi, że ten człowiek jest w histerii, w ciężkiej nerwicy, ale będzie powtarzał: nie, nie, wszystko jest dobrze, wszystko jest dobrze. Przyszedł mi ktoś na myśl, taka osoba, która robi to przez całe swoje długie życie i nie da sobie powiedzieć, że ale sięgnij do jakby musisz zmienić swoje prawdziwe emocje, a nie to, co powtarzasz głośno. I wiesz, i jeżeli taką osobę masz, to samo powtarzanie głośno, że będzie dobrze, ja wcale się nie boję, jestem odważna, nic nie pomoże. Może na chwileczkę tej osobie poprawi nastrój, ale tylko na chwileczkę i tylko po wierzchu. Natomiast jeżeli rozumiemy pozytywne myślenie w tym sensie, że tak jak tu Ania napisałaś, że potrafię sobie wyobrazić tą przyszłość, potrafię po prostu wręcz namacalnie poczuć, jak to jest, jak ja już to mam? Ja tego nie nazywam pozytywnym myśleniem, ale to dokładnie tak wtedy działa. To rzeczywiście to jest wtedy ta samospełniająca się przepowiednia, kiedy ja do głębi po prostu jestem przekonana, że ale oczywiście, no tak, no boję się, no każdy się boi w takiej sytuacji, bo
musiałby być nierozsądny, gdyby się nie bał. Wiadomo, że każdy się boi, wiadomo, że zawsze jest jakieś ryzyko, no i dzięki temu będę rozsądne decyzje podejmować, ale ja głęboko wierzę, że to jest możliwe. Więc taki rodzaj pozytywnego myślenia jak najbardziej tak, i to wtedy zadziała. To tak w sumie przy okazji też to rozwikłałam, bo trochę jestem wyczulona na określenie pozytywne myślenie. Przez jakiś czas był taki trend, wszyscy pozytywnie myśleć, nie wiem, to chyba gdzieś ze Stanów przyszło. I samo pozytywne myślenie, samo powtarzanie afirmacji, kiedy w tej podświadomości, w tej dolnej części góry lodowej jest po prostu mnóstwo żalu, gniewu, strachu. Głównie emocje tam grają, ale to też są myśli, które się tam kotłują. Jeżeli tam są takie rzeczy, to samo pozytywne myślenie nie wystarcza i o tym trzeba pamiętać. Natomiast kiedy sięgniemy do tego, że potrafię sobie wyobrazić, że tak, to jestem ja, tu mam te miliony na koncie. Tutaj moją firmę fantastycznie działającą, i po prostu jestem sobą, i wszyscy mnie za to kochają, to wtedy, kiedy ja potrafię sobie wyobrazić ten przyszły stan, czy ta moja firma jest 10 razy większa, jak dzisiaj powiedziałam, potrafię go wręcz poczuć, aż jak mi wtedy jest, i wyobrazić sobie dobrze, to jak wygląda mój dzień w tej sytuacji. Zresztą takie ćwiczenia się robi, to wtedy to jest bardzo pozytywnie działająca, samospełniająca się przepowiednia. Więc myślę, że to tyle na dzisiaj. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało pisz w komentarzach. Ja lubię Wasze pytania i lubię na nie odpowiadać. I do zobaczenia następnym razem.